Dejko Training Course przedstawia kontrola i wymiana pasków do napędu rozrządu i napinacza stałego. Czynności przygotowawcze. Sprawdzenie stanu. Ustalić przyczynę konieczności wymiany i wykonać niezbędne czynności. Prawidłowy wybór części zamiennych ma decydujące znaczenie. Upewnić się, że profile zębatych kół pasowych są w pełni dopasowane do profili paska. Zalecenie ogólne. Aby zamontować wszystkie paski, a w szczególności zębaty, wskazane jest posiadanie zalecanych narzędzi, by nie zniszczyć paska. Należy przestrzegać zaleceń podanych w instrukcji montażu, stosując zalecane momenty obrotowe i posługując się kluczami dynamometrycznymi, w szczególności dla śruby mocującej łożysko napinacza. Przy montażu paska uważać, by nie skręcić go, nie zagiąć, nie przekręcić, aby uniknąć zniszczenia włókien szklanych w strukturze paska. Z tego samego powodu należy nakładać pasek na koło pasowe bez użycia siły i bez pomocy narzędzi, takich jak śrubokręt lub tym podobne. Żaden element rozrządu nie może mieć kontaktu z paliwem, detergentami ani rozpuszczalnikami, ponieważ substancje te mogłyby zniszczyć mieszankę, z której wykonany jest pasek. Operacje demontażu i montażu paska należy wykonywać, gdy silnik i przewody są zimne. Nigdy nie zakładać ponownie paska używanego. Demontaż paska. Odłączyć przewód masy akumulatora. Zdjąć elementy, które utrudniają dostęp do paska rozrządu. Osłony, paski dodatkowe, koła pasowe, przewody itd. Przekręcić wał silnika, aby wyrównać ułożenie wału silnika z wałem rozrządu. Zwolnić i zdjąć łożysko napinacza. Zdjąć pasek rozrządu i sprawdzić jego stan. Zdemontować łożysko napinacza i łożysko stałe prowadzące. Kontrola komponentów. Sprawdzić stan zużycia przekładni zębatych i wymienić, jeśli to konieczne, elementy będące w złym stanie. W przypadku zwykłych prac konserwacyjnych wymienić napinacze i koła pasowe. Sprawdzić, czy nie ma ewentualnych wycieków oleju lub płynów chłodzących, ponieważ ich obecność ujemnie wpływa na trwałość paska. Sprawdzić stopień zużycia koła pasowego pompy wody oraz czy nie ma wycieków płynu. Analiza przyczyn i skutków zniszczenia lub pęknięcia paska. Starcie zębów. Słaby naciąg paska. Odstawanie zębów. Zbyt mały naciąg paska. Brak naciągu paska. Zużycie zwoju. Zbyt mały naciąg paska. Brak naciągu paska. Zużycie boku. Nierówne dopasowanie. Pęknięcie wkładki paska. Grzbiet zużyty. Nieregularne pęknięcie włókien. Zbyt duży naciąg paska. Zużycie zębów. Naciąg paska nieregularny. Nieregularny profil koła pasowego. Pęknięcia grzbietu. Zbyt wysoka temperatura. Zła struktura paska. Odstawanie lub rozdęcie. Zanieczyszczenie. Pasek nadmiernie zagięty. Blokada elementu sztywnego. Regulacja i instalacja paska rozrządu. Założyć nowy napinacz stały. Sprawdzić, czy karby regulacyjne są dopasowane względem siebie. Założyć pasek rozrządu. Strzałki na pasku winny być ustawione w kierunku obracania się paska. Regulacja napinacza stałego. Jest to czynność o dużym znaczeniu, ponieważ jeśli napinacz nie jest ustawiony prawidłowo, najpierw pasek, a później silnik ulegną zniszczeniu. Wprowadzić kołki stanowiące punkty odniesienia miernika napięcia do otworów napinacza paska. Oprzeć ciężarek na mierniku na wartości 65 mm na podziałce. Sprawdzić, czy podziałka jest w położeniu poziomym, gdy pasek jest pod napięciem. Wykonać dwa obroty wału silnika zgodnie z normalnym kierunkiem obrotu tak, by ustawić tłok numer 1 na górnym punkcie martwym.
dokręcić śrubę zębnika napinacza paska momentem 28 Nm i wyjąć miernik napięcia. Sprawdzić, czy karby regulatora są dopasowane do siebie. Zaleca się, by zawsze sprawdzać na nowo naciąg paska odpowiednią aparaturą pomiarową. Zastosowanie DTM – tensometr Dayco. DTM jest elektronicznym urządzeniem, które wykorzystuje zasadę wymuszonego drgania paska i stosowane jest do prostego i szybkiego pomiaru naciągu paska. Odpowiednie, synchroniczne lub asynchroniczne napięcie montażu paska decyduje o prawidłowości działania, hałaśliwości i trwałości układu. Metoda pomiaru. Wybrać na ekranie opcję Belt Test i wpisać kod kreskowy podany na opakowaniu paska lub w instrukcji użytkownika. Zmierzyć długość paska od koła pasowego i wpisać dane do urządzenia. Ustawić czujnik prostopadle do wolnego wybranego odcinka paska i wywołać drganie paska. DTM sygnalizuje zakończenie pomiaru odpowiednim sygnałem dźwiękowym. Dane wyświetlone zostaną na ekranie w następującym układzie. Jeśli napięcie jest wyższe od minimalnej wartości, na ekranie pojawi się od 1 do 3+. Jeżeli natomiast napięcie jest niższe od minimalnej wartości, na ekranie pojawi się od 1 do 3-. Jeśli napięcie jest prawidłowe, na ekranie pojawi się OK. Jeżeli podana wartość napięcia będzie nieprawidłowa, należy powtórzyć instalację.